Witajcie moi drodzy, dzisiaj będzie taki luźny vlogasek, opowiem Wam co nas czeka w najbliższym czasie w stajni Iskra i to jak wygląda mój dzień treningów i pracy z końmi i z moimi jeźdźcami, więc zapraszam Was do oglądania. Dobra, zaczniemy od tego, że wiosnę, a można powiedzieć, że sam początek marca rozpoczęliśmy startami w Sopocie. Nasi jeźdźcy, to już widzieliście vlog z zawodów w Sopocie. Nasza szóstka jeźdźców startowała, no ale potem mieliśmy już szkolenie z Gerdem Hojszmanem, które było niezwykle fajne. I powiem Wam, że to była druga edycja w naszej stadninie i myślę, że jest tylko coraz lepiej. Było naprawdę na co popatrzeć, Gerd jest wspaniałym człowiekiem. Potem kolejne szkolenie było z Justyną Rucińską, czyli ostatni weekend, ale przed nami jeszcze dużo fajnych rzeczy na wiosnę, ponieważ będziemy robić egzaminy na odznakę Jeżdżę Konno 21 kwietnia i 28 kwietnia będziemy mieli dużą odznakę, można powiedzieć, bo będzie brązowa odznaka, srebrna i złota. I w każdej tej skali, czyli w każdym egzaminie będą moi jeźdźcy uczestniczyli. I dzisiaj też Wam pokażę, słuchajcie, urywki właśnie z treningów z czworoboku, z treningów skokowych i to, jak się przygotowujemy do tego ważnego egzaminu na brązową, na srebrną i na złotą. Jestem niezwykle zadowolona, że jest tak licznie, jest tak dużo w ogóle tych jeźdźców i na brązową, na srebrną i na złotą odznakę. Pewnie już większość z Was wie, że Remek Borowski prowadzi nasze stado jako podkuwacz, człowiek, który werkuje nasze konie i konie, które potrzebują podkucia, no to je kuje, ale chciałabym Wam o nim troszkę opowiedzieć, ponieważ dzięki niemu zniwelowaliśmy ponad 80% kontuzji, które pojawiały się w naszej stadninie. Przeprowadził nasze stado przez bardzo trudny okres przestawiania ich kopyt pod względem złego kątu, złego w ogóle prowadzenia. Wiele koni miało dużo problemów związanych z plecami, z nogami, złe samopoczucie związane z tym, że odczuwały chroniczny ból. W momencie, kiedy Remek zajął się naszymi końmi, problem zaczął znikać już po 5., 6. werkowaniu. Te wakacje 2023 były idealnym dowodem na to, że dzięki niemu i werkowaniu jego sposobem, czyli prawidłowym, normalnym sposobem werkowania, gdzie zachowane są wszystkie normy, które powinny być przez każdego kowala zachowane, doprowadził do momentu, w którym nie mieliśmy żadnego konia kontuzjowanego. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się tak, żeby w sezonie nie był żaden koń kontuzjowany, a ten rok taki był. Nie musiałam wołać co miesiąc weterynarzy, żeby robić mezoterapię, sprawdzać plecy i tego typu rzeczy oraz fizjoterapia, która była już szeroko wprowadzona przeze mnie od dawna. Nie musieliśmy aż tak bardzo ingerować w ciała koni, ponieważ dzięki Remkowi nasze konie nie odczuwały bólu i zaczęły czuć się po prostu dobrze, a nawet bardzo dobrze. No i z tego tytułu tak naprawdę chciałabym mu za to podziękować, ponieważ dzięki niemu, bo tak naprawdę jego praca, jego werkowanie, jego dbałość o te szczegóły doprowadziła do tego, że moje konie zaczynają wyglądać jeszcze lepiej, są chętne do współpracy, zadowolone, no i nie mam problemów z kontuzjami. Słuchajcie, oczywiście czasem zdarzają się jakieś rzeczy, typu rozwalona noga, tego typu rzeczy, że gdzieś tam koń nadwyrężył się, ale nie było to spowodowane tym, że koń był przeciążony i jeszcze odczuwał ból i dzięki temu, albo przez to, był po prostu kontuzjowany. Więc pamiętajcie, że bardzo ważne jest to, żeby dobrać odpowiedniego fachowca do tego, żeby zajmował się kopytami, a nie osoby, która będzie po prostu strugała. Jeśli widzicie, że w złym kierunku idzie prowadzenie konia pod względem werkowania albo kucia, to szukajcie innych rozwiązań. My mamy Remka i jest to jedna z najlepszych rzeczy, która nam się przytrafiła w ostatnim roku, ponieważ dzięki niemu mamy szczęśliwe stado. Drodzy, jak widzicie, wiosna, czyli kwiecień, najbliższe tygodnie przed nami są dosyć intensywne, bo mamy też pobyty, na których nasi jeźdźcy, nasi goście mogą trenować na każdym poziomie, bo jak widzicie, jeżdżę konno i brązowa, srebrna, złota odznaka i można wyjechać do lasu, można pojechać na przejażdżkę, można wziąć swoje dzieci i pójść z nami na spacer do lasu, to już od Was zależy,
ale mamy jak najbardziej dostępne miejsca na takie formy spędzania czasu. Ale przede wszystkim nastawiamy się w kwietniu na to, żeby nasz klub, nasi jeźdźcy przygotowali się do egzaminów na brązową, srebrną, złotą odznakę oraz też na odznakę jeżdżę konną. Niezwykle mnie to cieszy, że moi jeźdźcy chcą się rozwijać, moi instruktorzy także chcą się rozwijać i poszerzać swoje umiejętności i kwalifikacje. I to jest chyba największym atutem. Więc wiosna będzie intensywna, słuchajcie, więc mogę jedynie Was tylko zaprosić na to, żebyście wzięli udział w egzaminach na wszystkie odznaki. Pamiętajcie, że jak chcecie na naszym koniu zdawać, to musicie się do mnie odezwać i umówić się na trening. I wtedy zobaczymy, czy jesteśmy na tym etapie. Dobiorę Wam konia i będziemy zdawać egzamin. Pokażę Wam, słuchajcie, część czworoboku Antosi i Generała, którzy będą podchodzić do tego egzaminu dosyć trudnego, bo złota odznaka to już wymaga naprawdę określony poziom, ale Amazonka czuje się już całkiem pewnie na tej płaszczyźnie i rzeczywiście nasze czworoboki i parkury przede wszystkim na złotą odznakę wychodzą już naprawdę przyzwoicie. Dobrze, i tutaj kolejny element to jest wolta 10-metrowa i z wolty 10-metrowej będziemy wychodzić do łopatki. Oj, pilnuj, tak! I teraz przekątna, pilnuj, żeby głęboko wyjechać i 2 metry przed literką H być. I dodanie w ćwiczebnym. Do ręki, rozluźniasz i dodajesz, rozluźniasz i dodajesz. I pry, półparatka, odpuszczasz. I teraz jest w C przejście do stępa. Swobodny, tak. Macie mieć uczucie na czworoboku, że macie cały dzień na ten czworobok. Żeby każdy element, każde doprowadzenie konia do następnej literki było dokładne, równe, żeby każda figura była taka spójna ze sobą. I żebyście wyczuły, że nadążamy, że idziemy lekko, w rytmie z koniem, nie? No, a my trzecią godzinkę pracujemy sobie z jeźdźcami. Mam kolejny trening na złotą odznakę. Mam 3 fajnych jeźdźców. Panią Julię na Donusiu, panią Dorotkę na Etnie i Antosię na Generale. Rozgrzewka, pierwszy galopik. No i kolejną rzecz, którą chciałabym dzisiaj Wam pokazać, to są moje 2 konie w treningu, czyli Indii, którą już znacie, ale też przyszła do mnie w trening prywatna klacz Nora. I dzisiaj pokażę Wam postępy dziewczyn. Dzisiejszego dnia Indii oddała swoich parę skoków pod jeźdźcem pierwszy raz i zaczęła naprawdę fajnie współpracować. Ma jeszcze swoje humorki, lubi trochę kombinować, ale rzeczywiście ta współpraca nasza z nią, czyli jeździec koń, zaczęła iść w bardzo dobrym kierunku. Nora przyszła jako koń problematyczny, koń trudny, z wieloma narowami i nałogami. Narowami tylko, czyli dębująca, uciekająca, brykająca, zrzucająca jeźdźców i bardzo przekraczające granice. No i mój trening z nią polegał na początku na tym, żeby nauczyć ją trochę z ziemi współpracy oraz w siodle. No i zaczynamy iść naprawdę w fajnym kierunku. To jest to, co zaraz Wam pokażę filmik i zaraz go ujrzycie. To są przebitki z 3 jej galopu pod jeźdźcem. I pierwszy raz galopowała dookoła całej hali, bo ja pracuję z końmi tak, że zawsze przerywam galop, parę full galop i potem znów zagalopowanie, tak żeby jeździec miał pełen wpływ na to, w jakim chodem koń się porusza. Więc trochę Wam się teraz pochwalę, jak wyglądają nasze postępy z 2 młodziakami. Galopuje, nie? Nic, nic, nie, spokojnie, tak. Dobra, dobra, spokojnie i jedź dalej. Śmiało puknij bacikiem jak trzeba, nie? Puknij, puknij. Tak, super, pogłasz, daj. Dobrze, i galop, super, super. Będzie chciała zagalopować, śmiało zagalopuj przed. Super, pogłasz, starczy. Cały czas jesteś, starasz się być lekka. Galop, galop, super koń. I przejdź do kusa. Parę kroczków, pryd do kusika, pogłaszcz
I znów ten kłus taki równy, spokojny. Tak, i teraz właśnie tak pomyśl sobie, że masz bardzo dużo czasu, żeby sobie dojechać do... I teraz tak, dobrze, i zwolnij. Dobrze. Super. Super. I szykujemy się do galop. 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 Super. I teraz parę kroków dalej przejść do kłusa. Super, pogłaszcz. I co czułaś, że było dobrze? To daj przerwę. Jak czułaś, że było tak najlepiej, to przerwę. No. I galopik. Dodaj, dodaj. Dobra, dobra, nie przejmuj się. I teraz skróć troszeczkę. Pry, pry, pry. Zwolnij, zwolnij. Super. I teraz wejdź w lekki półsiad i galop. I galop. I galop. I galop. Tak, tak. I. Junia. Tak, i spokojna rączka. Dobrze. Tak, tak, bo z norką, żeby... Galop. Nie przejmuj się, że zła noga. Ważne, że zagalopowała. Spokojnie. Tak, i teraz spróbuj sobie pry-pry, przejść do kusika i zagalopuj. Galop, galop, dobrze. I spokoj, tak, i trzymaj równy rytm. Trzymaj rytm. I postaraj się, tu śmiało dodaj troszkę, Małgosia. Zobaczcie, to jest nasza Paela, która 21 marca w czwartek przyjechała. I miała, słuchajcie, zabieg na nóżkę, bo wyszła na padok. Chodziła sobota, niedziela i w poniedziałek zastałam ją dosłownie z rozciętą nóżką, gdzie wam zaraz pokażę filmiki, jak pani doktor fajnie się nią zajęła. Jest super koniem, słuchajcie, będzie to koń na odznaki, na zawody i też na ląże, bo jest niezwykle przyjaznym i spokojnym koniem, więc będziecie mieli na pewno z niej pociechę. A tymczasem zapraszam do obejrzenia z wizyty weterynarza filmików. Szycie jakiekolwiek, nawet jak sama rana się nie utrzyma, to stanowi naturalny opatrunek rany. No tak, tego, bo to zasklepi, tak, tak, i przynajmniej... No więc tak. nawet jak wiemy, że dany kawałek skóry odpadnie czy coś tam, to i tak to często zaszywamy, bo to po prostu stanowi najlepszy opatrunek, jaki może być, nie? Tylko ważne jest po prostu odświeżenie brzegów rany skalpelem i dobre wyczyszczenie, nie? I wtedy nawet jak to później odpadnie, to pierwsze ryzyko jakiegoś tam większego zakażenia jest zażegnane, albo przynajmniej w części zażegnane. Jest mi pomaga, trenujemy sobie, słuchajcie, do złotej odznaki. Całkiem nieźle, tylko troszkę zjechałaś z linii środkowej, nie? Misiu też mi pomaga trenować. Kawka jest, woda jest. Zuzia jest. Masza jest. I Daria na linii środkowej. Dobrze. Tak, to był dobry wjazd. I rytm, i tak, i do kontaktu. Masz czuć taki, wiesz, że ona jest rzeczywiście, wiesz, lekka na pomocach, a ty czujesz, że ona z kłębu idzie do góry, że ten zad naprawdę używa. Troszkę śmielej, śmielej, tak, wiesz, wyślij do ręki, o właśnie, tak, żeby to było kłus roboczy, tak, więcej ciutkę, 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 tak, 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 tylko pamiętaj, łopatka musi być aktywniejsza. I już tutaj, dobrze, i rytm. I rytm, dodaj, dodaj troszkę, tak, żeby ona, super, lepiej, tylko pamiętaj, żeby nie kładła potylicy. I łopateczka, łopateczka, rozluźniaj ręce, spokojna łydeczka. I teraz przekątna i dodanie, Zuzia. Ręce bliżej siebie i dodanie, super, super, tak, do kontaktu, rozluźniaj rączkę. I dodanie, Anglezu, i raz. Raz, żwawiej, żwawiej, teraz to dopiero roboczy jest. I ćwiczebny, pilnuj rytmu, rytm, rytm, o, 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 jeszcze troszkę, żeby ona dokraczała. A, okej. Okay. Dobrze, nie zwalniaj, nie zwalniaj.
jedź w przód, jedź w przód. Raz, 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 raz. Dobrze. Drodzy, wyszedł długi vlog, ale mam nadzieję, że Wam się podobał, bo pokazałam Wam po prostu, jak wygląda mój dzień. Pokazałam Wam młode konie, które trenujemy z moimi instruktorkami. Pokazałam Wam treningi odznakowe, na których się przygotowują moi jeźdźcy. I mam nadzieję, że Wam się to podobało i mogę Was zaprosić i chcę Was zaprosić do naszej stadniny. Więc pozdrawiamy Was serdecznie z Maszku. Pozdrawiam.